Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie poranka bez kawy, to pokażę wam dziś produkt, który nie dość, że uratuje dzień po nieprzespanej nocy, to jeszcze pozwoli nacieszyć kubki smakowe. Oto Express Krups Intuition Preference Plus. Myślę, że marki Krups nie trzeba nikomu przedstawiać. 150 lat tradycji robi swoje i skojarzenia z dobrymi produktami oraz świetnym smakiem kawy są jak najbardziej na miejscu. Krups Intuition Preference Plus to jeden z czterech modeli nowej linii ekspresów Krups Intuition Preference. Urządzenie dostępne jest w dwóch podliniach i czterech kolorach. Dla Intuition Preference będzie to czarny i kość słoniowa, dla Intuition Preference Plus srebrny i tytanowy. Wszystkie wersje wyglądają solidnie i elegancko. Sercem urządzenia jest metalowy, stożkowy młynek żarnowy ze specjalnym pokrętłem, za pomocą którego mamy możliwość regulacji grubości mielonej kawy. Do wyboru jest aż 5 stopni, więc bez problemu znajdziecie idealne ustawienie dla siebie. Do pojemnika na kawę wsypiecie aż 250 g ziaren, więc nie ma potrzeby ciągłego uzupełniania, co jest bardzo wygodne. Podobnie jak duży 3-litrowy wyjmowany zbiornik na wodę. Ale gdyby jednak jednego albo drugiego zabrakło, Express od razu was o tym poinformuje odpowiednim komunikatem na ekranie dotykowym, służącym do obsługi urządzenia. Wystarczy wtedy dolać do zbiornika wody lub dosypać kawy, by Express kontynuował zaparzanie napoju. Pierwsze, co rzuca się w oczy po wyciągnięciu ekspresu z pudełka, to duży, czytelny wyświetlacz Smart Screen. W zestawie znajdziecie instrukcję obsługi sprzętu, ale myślę, że chwila z ekranem dotykowym wystarczy, by samemu poznać możliwości ekspresu i od razu przygotować swoją pierwszą kawę. Mamy tu łącznie aż 15 rodzajów napojów, a ich dokładną rozpiskę widzicie na ekranie. Ja standardowo najbardziej upodobałem sobie kawy mleczne z latte macchiato i cappuccino na czele. A skoro o kawach mlecznych mowa, to bardzo fajną opcją jest możliwość przygotowania dwóch takich napojów jednocześnie. Docenicie tę funkcję, kiedy przyjdą goście. Zapewniam was. Express pozwala stworzyć dwa profile użytkownika, którym można nadać nazwę i przypisać kolor, a w każdym z nich zapisać 7 ulubionych napojów. Express pozwala też oczywiście na pełną personalizację kawy, możemy wybrać zarówno jej moc, jak również objętość. Wszystko zależy od tego, czy będziemy korzystać z kubka, filiżanki czy szklanki. Tak jak wspomniałem wcześniej, duży dotykowy wyświetlacz bardzo usprawnia proces przygotowywania napojów i jego obsługa kojarzy mi się z obsługą smartfona. Może właśnie dlatego tak szybko i sprawnie wszystko załapałem. Z poziomu ekranu dotykowego mamy też dostęp do ustawień ekspresu, a jest ich naprawdę sporo. Ustawicie tam m.in. język interfejsu, datę i godzinę, podświetlenie, jasność wyświetlacza, system automatycznego wyłączania, jednostkę objętości. Włączycie też lub wyłączycie automatyczne płukanie, ustalicie twardość wody, temperaturę kawy czy herbaty oraz typ ziaren. Z poziomu zakładki ustawień przeprowadzicie również samodzielną konserwację ekspresu. Polecam tam zaglądać, bo odpowiednia higiena sprzętu zapewni mu długie lata bezawaryjnej pracy, a to naprawdę proste i warto te czynności regularnie wykonywać. A jak smak kawy? Jak zawsze bardzo dużo zależy oczywiście od zastosowanych ziaren, mi jak najbardziej jednak przypadł do gustu. Espresso szybko stawia na nogi, a mleczne kawy mają bardzo fajną konsystencję, świetnie smakują i wyglądają. Tu warto też dodać, że Express posiada zewnętrzny pojemnik na mleko, co jest moim zdaniem dużo wygodniejsze i praktyczniejsze od zintegrowanego. Karafka od Krups ma szczelne zamknięcie, można ją szybko schować do lodówki, a i system podłączenia rurki jest bardzo wygodny i intuicyjny. Sam pojemnik natomiast zaskakująco elegancki i dobrze się prezentuje. Lubię takie testy tak samo jak lubię kawę. Krups Intuition Preference Plus to solidny ekspres z bardzo fajnym, intuicyjnym ekranem dotykowym, który ułatwia obsługę. A smak kawy, tak jak można się spodziewać po produkcie marki Krups, świetny. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące ekspresu Krups Intuition Preference Plus, zapraszam do sekcji komentarzy. To tyle ode mnie. Pamiętajcie, że możecie również zostawić łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał. No i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!